Robię takie szybkie wideo, bo problem miałem, wiecie co? Zaktualizowałem Ubuntu. Ja tylko wam, żeby pokazać, wyświetlę specyfikacje tego komputera. Ja się nim nie chwalę, bo to już jest stary sprzęt. Tak wygląda specyfikacja komputera. Już wam mówię, o co chodzi. Przed chwilą miałem aktualizację kernela, nie tylko, jeszcze innych takich rzeczy. No i uruchomiłem komputer ponownie. I co się stało? Wiecie, co się stało? Tak wygląda w terminalu po wpisaniu komendy neofetch. I słuchajcie, co się stało. Po zaktualizowaniu pakietów kernela, a tak dalej, komputer stanął dęba po restarcie. Po prostu stanął i nic. Był ekran i dupa. Teraz przejrzałem to wszystko. Na razie jest dobrze, ale.